Kolejny dzień w trasie. Zaczyna się od deszczu. Na dziś zaplanowana jest wizyta w Los Angeles. Chyba najdalej wysuniętym na południe dla nas punkcie tej podróży. Także będzie to swego rodzaju meta tego, albo półmetek, bo ten road trip się zawija i jedzie dalej w głąb na pustynię. A tutaj jeszcze jest dość ciepło, chociaż mamy dzisiaj 30 września. No i wracamy tą samą drogą, którą wczoraj wyjeżdżaliśmy z Malibu w stronę kempingu, jakieś 10 km. Przejechaliśmy ten ładny kanion, a za chwilę będziemy widzieć znowu Malibu po lewej stronie w dole. Trochę brudna szyba, także nic nie będzie widać. Malibu też brudne. Sobota, dzisiaj wszyscy co zamówili obiad miesiąc temu przyjechali go wykupić, znaczy zjeść. Myślę, że Kardashianki nie muszą miesiąc czekać. One mają stolik tam bo zawsze. One nie muszą jeść tego, co wykupują. No nie jedzą. Także to już jest co innego. Póki co Malibu, a później w kolejnym wejściu może już będzie Venice Beach i te sprawy. Mi sonrisa ya no la de los 15. Lo que me preocupa es cómo se emociona al hablar de lo que va a cocinar. Sí, no me emociono. A mí va, me dicen, ¿qué vas a comer hoy, don Chet? Sí, sí. Tacos. Somos la doña, soy una doña en la casa. Proszę Państwa, to nie jest kolejny odcinek Boso przez świat. To Kalifornia. Tutaj się mówi po hiszpańsku, tak. Ta hiszpańska muzyka nie ma praw autorskich. To wszystko jedno tak samo. Jedziemy sobie Sunset Boulevard. Skąd kojarzę ten szyld? Kojarzysz tą ośmiorniczkę? Coś skądś tu kojarzę. Z jakiegoś filmu, albo z jakiejś gry. I co, są swoje naklejki i ja. 8 dolców za naklejkę. Przesada. The movie, from the movie Step Up Revolution. The movie in the high. Everybody give it up for my boy Bebo! Albo wszyscy jeszcze śpią, albo sobota.
To nie jest tutaj dzień turysty. Dość luźno na tym pirze. O, a jaka fala się zaczyna. Plaża zaorana, posprzątana. Ta plaża ma chyba z 200 metrów szerokości. Możemy mierzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A więc liczyłem. Gdzieś w połowie plaży było ze 100 kroków. Jesteśmy na ścieżce na środku plaży. Gdzie środkiem jeżdżą sobie rowerzyści. I tam jeszcze się ciągnie dalej piach. Także lekko z 200 metrów szerokości może mieć. Albo 150 minimum. Tam poukładane kosze na śmieci, budki dla ratowników. Nie wiem, ale ta plaża by jakieś setki tysięcy ludzi pomieściła, jakby tu zrobić jakiś festiwal albo coś w tym stylu. Może są tu takie, ja się nie znam. A więc idziemy sobie po plaży w Santa Monica. I chyba już o tym wspominałem, ale tutaj towarzyszy mi takie uczucie, które już musi być chyba jakoś klinicznie zdefiniowane. Jest takie uczucie, jakby się było w grze komputerowej. Na przykład ty, jak się rozglądasz na prawo i lewo, Jagoda, o, tak właśnie za tobą się kamera rozgląda. O. Dookoła chodzą takie różne NPC. Charaktery. A to chyba bierze się stąd, że wiele z tych miejsc, tak jak tutaj czy San Francisco, było odwzorowywane już nie tylko w filmach, z którymi się tam można utożsamiać, jak ktoś oglądał raz czy dwa, w grach komputerowych, takich jak Mafia czy GTA i te podobne elementy architektury i przestrzeni są przeniesione praktycznie jeden do jeden tylko do miast, które się tam nazywają jakoś podobnie jak San Andreas czy Vice City, albo gry jak Need for Speed, albo gry jak Flight Unlimited. To czyta się Flight Unlimited dwójka, żeby nie było. No, ale tak się czytało w gimnazjum, jak ja jeszcze chodziłem do gimnazjum. Także kto ciupał w te gry, ten by się tu odnalazł. I na przykład ten właśnie pier z tym rollercoasterem, z tym młynem, diabelskim młynem i tam. Ogólnie to wygląda jak jeden do jeden. No, domyślam się, że to twórcy gry się inspirowali rzeczywistością, a nie na odwrót, ale jak się tu jest, to ja mam takie uczucie i myślę, że ludzie z mojego pokolenia mieliby podobne. Wszyscy, którzy grali w te same gry. Te same schody, te same budynki. Spoko to jest. Ale to jest to takie dziwne. Niby czujesz się znajomo, a jednak jesteś pierwszy raz w rzeczywistości w tym miejscu. Jeszcze naszła mnie jedna refleksja a propos tych gier. Że takie, temu uczuciu tutaj to, sprzyja fakt, że jest tak pusto. Że parking jest może w 20% wypełniony, ludzi jest tak z 20% tych, którzy mogliby się tu zmieścić na tej plaży. Ogólnie jest dość cicho i nie wiem dlaczego tak jest. Jest sobota właśnie, sobota prawie że południe.
11. No a ja zawsze grałem w te gry na słabym kompie i musiałem zjeżdżać z detalami, więc te miasta wyglądały na takie dość opustoszałe. Jak się wychodziło na ulicę, to tylko dwa inne NPC tam jeszcze przebywały w najbliższej okolicy. Ale fajne wany tu stoją. Widzę, że jest moda na rdze ogólnie. Nie robimy blacharki. Zostawiamy tak jak jest. Niech się łuszczy. Troszeczkę się zaczyna zagęszczać, może się zbliżamy do tego Venice, ale do tej pory właśnie było tak pustawo. Pustawo jak w grze na niskich detalach. Ale grafika zajebista. O, tandemik. Fajnie się tak jedzie chyba. No i co? Jak ci się podoba? No, taki deptak się wydaje, dość standardowy. Naklejeczki, plakaciki. To ja spoko, bo są za $1, to chyba kupię. Za jeden to mnie stać, nie za 8 na tym molu. Wydaje mi się, że jesteśmy mocno po sezonie też z tymi wszystkimi miasteczkami i miastami nadmorskimi. Jakby w sezonie pewnie jest tu pełno takich straganów i ludzi na plaży, a teraz jest to takie trochę opustoszałe. No ale ja tak lubię, ja tak wolę. Nie czuję się przytłoczony. No jest, no. A to jest LA, to nie jest jakiś tam. Za piątaka sobie dżęcika kupić. Legalnie. Ja, za piątkę. To chyba z majerankiem. Szczególnie polecam te głęboko smażone Oreo. Oreo w pączku to jest. No, coś takiego. Wszystko tutaj jest głęboko. Same zdrowe rzeczy, kolorowe. Jeszcze John Rambo. To jest Mr. Charlie. Nie mam drive-thru. Jest siłownia. Szkoda, że słońce nie świeci. To by się to wszystko błyszczało w słońcu. Ale nie ma. Nie ma. Nie ma Mariusza. Nie ma tego Sylwestra. Ani nie ma też byłego gubernatora Kalifornii. Arniego. No już chyba na emeryturę przeszli. Wszędzie jest Venice. No i tyle. Przyjechała straż pożarna. Jagoda przyjeżdża straż pożarna, bo tu się pali. Taki suchar. Zrobię jeszcze ujęcie we słońcu. Yeah.
dudes. That was badass. Takie byś robiła. Zanosi się na deszcz, więc uciekamy do Santa Monica. Niestety mamy jeszcze 2 km do Santa. Serio? Jeszcze tam? Kurde, no to trzeba przyspieszyć. No, chyba tak. No, a tutaj fajny camper. Old school. Rodzina Griswoldów. Pozdro dla kumaty. Kto oglądał Święta Kevina, to mógł oglądać też rodzinę Griswoldów. Idziemy jeszcze raz na pier zobaczyć rekiny w akcji. Wszystko się kręci. O nie, akurat rekiny się nie kręcą. Dobra, ja czekam na rekinie. Jedzie ta kolejka. Rekiny w akcji. Nie wiem, czemu mi się to tak podoba, ale gdzieś to już widziałem. Także tak. Zobaczyłem rekiny. Będziemy wracać. I jak się pani podoba LA? Super, cudowny. Super, no. Jest okej. Okay. No tak jest, no. Duże miasto. Stronę atrakcji turystycznej. Strasznie duża plaża. To na pewno jest coś unikatowego. Jeszcze nie widziałem tak szerokiej plaży miejskiej. A tych molo to akurat w Kalifornii jest sporo. W każdym miasteczku jest inne. W Santa Barbara można sobie wjechać autem. Tutaj jest jakieś wesołe miasteczko. W Santa Cruz jest takie zdemolowane. Jakieś nieczynne. Wszędzie budowali kiedyś molo. Mieli chyba za dużo tego drewna. Jak wycięli wszystkie lasy tych sekwoi. No i tak. Dobra, jeszcze taka informacja z ciekawostek. Ludzie robią sobie tu zdjęcie, ale tylko z jednej strony, nie, z dwóch stron, też ogarnęli. Jest tutaj znak, że kończy się trasa
znana wszystkim Route 66. Santa Monica właśnie kończy się, bo kiedyś kończyła się gdzie indziej, ale ją przedłużyli chyba specjalnie, żeby tutaj przyciągnąć turystów. Że to akurat nie był nasz szlak, bo my jechaliśmy teraz tą numer 1 wzdłuż wybrzeża, też turystyczną, też widokową. O, jesteś. A Route 66 idzie ze wschodu na zachód przez całe Stany. Ale też już jest chyba niekompletna jako jedna jakby jedna droga, która jest cały czas pod jednym, już ją chyba przebudowywali, już są jakieś tam odnogi. No i tutaj się właśnie kończy. Może następnym razem Route 66. Zachodzącego słońca w Los Angeles. Z Sunset Boulevard wjechaliśmy sobie w dzielnicę Beverly Hills. No takie są te bogate dzielnice. Im dalej w las, tym bardziej Beverly Hills. Coraz trąsze boczne uliczki i coraz większe hałowiry, chałupy, wille. Gdzieś tak na tych szczytach tych wzgórz. No i jedziemy zawrócić pod adresem, pod którym wydarzyła się wszystkim znana tragedia. Tutaj? No to sprawdźmy. Chyba możliwe. Za 300 metrów dotrzesz do miejsca docelowego. No, ostatni film Quentina Tarantino opowiadał tą historię, a wszyscy miłośnicy kina i reżysera Polańskiego znają też ten adres, no, historię, co się wydarzyło w tym domu. Także nie będę mówił. Trochę to tutaj tak wygląda, jakbyśmy dojeżdżali do kogoś na ogródek. No ale dobra. Gdzieś tu będzie ta brama. Jeszcze. No także to było tutaj, Kasik. Ta brama, tak? Trochę przypał, że ciężko będzie zawrócić, no ale dobra. Jesteś na miejscu. Zabłądziliśmy. Nie wiem, na tym filmie oczywiście to wyglądało inaczej, bo pewnie nie był w ogóle tutaj kręcony. No ale jest to adres, pod którym Charles Manson zamordował żonę Polańskiego, nie wiem, czy tam ktoś jeszcze zginął, chyba tak, nie? W każdym razie była to afera na całe wtedy
Hollywood. No już się wpisała w historię tragiczną życia naszego reżysera. Jego żony też, ale to już była... Tutaj w prawo, tak? Wracamy. Tak. Dobra. No widzieliśmy tą bramę, ale nic więcej. Za 600 metrów skręć w prawo. Nie było to miejsce, w którym bym sobie wysiadł z auta i zaglądnął, bo jakoś głupio. Strasznie tam ciasno i te domy obok wyglądają po prostu jakby były zamieszkałe. W przeciwieństwie do większości takich willi pustych, które stoją właśnie puste i widać tylko jakiegoś ogrodnika, który je pielęgnuje, a tak jakby ich właściciele w ogóle tutaj nie przebywali. No i dobre, jedziemy dalej. Mulholland Drive. Także dalej jedziemy przez piękną Beverly Hills. To już jest ta Mulholland? Żywopłot na 5 metrów wysokości. Zjeżdżamy znowu na południowe stoki Beverly Hills z widokiem na downtown LA. Po lewej stronie będziemy widzieć znak Hollywood. Yeah! Znak, który wpisał się już w naszą popkulturę. Ciekaw jestem swoją drogą, kiedy powstał. Jesteśmy pod samym znakiem Hollywood. Tuż za uświęcone miejsce. Święty las. Proszę. Mi zapiszczały hamulce. Proszę, ile tam jest tych widzów. Weź to i kręć, a daj mi zdjęcie zrobię. Łukasz, wiesz, że jesteś na stopie. No i co, to jest na stopie, to sobie robię zdjęcie. Każdy tu robi zdjęcie. Każdy tu po to przyjechał. Ale serio, no. Ludzie tu parkują auta. Jak znajdziemy miejsce, to zaparkujemy, ale i tak jest lepiej niż się spodziewałem, bo myślałem, że to w ogóle będzie dzielnica mieszkalna, nawrotka i proszę, wszyscy tu robią zdjęcia. Dobra, to sobie. Ja
tu nie zabronili tego. Wszyscy sobie robią zdjęcia. Masakra. Nie ma gdzie zaparkować, no to trudno. To jedziemy dalej pod znak. Wow, aż tak blisko jesteśmy. No to ja już nie muszę. A więc nasz wehikuł dowiózł nas z Kanady aż do Kalifornii, w to uświęcone miejsce. I idziemy zrobić sobie fotkę. Bliżej się nie dało. Próbowałem, ale musiałem zawrócić. Oziu widzę, buzię widzę w tym znaku. Słoneczko wyszło nam pokazać, kajmy są. Wyglądam w tej stronie. Tam gdzieś widać LA. No i to będzie koniec atrakcji na dzisiaj. Jeszcze tylko przejedziemy obok jakichś wytwórni filmowych. Disneya i nie Disneya. A nasze autko tam stoi nielegalnie pod prąd. I co, warto było? No, to się okaże. To się okaże. Dla tego znaczku zobaczymy, ile zapłacimy mandaciku. Może nic nie zapłacimy, bo życzę powodzenia z wysyłaniem tego na nasz adres. Zrobię temu panu zdjęcie, jakby mu też zrobił zdjęcie. Bye bye. Wyjeżdżamy już z tego miasta, już nam się nie chce nic tu zwiedzać, dostaliśmy mandat, ale zaparkowanie. I jeszcze mamy minąć, tu chyba się już zaczynają te wielkie plany filmowe, te studia, jakiś Stage 40, Universal, New York Film Academy i Warner Bros. Dobrze, trzeba zrobić zdjęcia, ale widać. Będziemy skręcać w prawo, tak? Jest. Cały czas tam widać tą... Dotrzesz do miejsca docelowego. Tą wieżę ciśnień Warner Bros. Lepiej wygląda na filmach. Trochę tak jak margaryna Bielmar w Bielsku Białej. Taki szyld. I co? I tu w lewo? No tak, i za chwilę musimy stąd zawrócić. Okej. Jeszcze może w lusterku to zobaczymy. No, tutaj... O! Tutaj jest Big Bang Theory. Jesteś na miejscu. Widzieliśmy królika Baxa. Myszki Miki już nie odwiedzamy dzisiaj. Tutaj, to tutaj wszystko się zaczęło. No, jeszcze ja. Zobaczyć.
Ameryce. Chyba tylko tutaj takie są highwaye. Czy tam motorwaye, czy freewaye.